ta możliwość dziedziczenia, która nie przepada, tak jak w zus po trzech latach, tutaj dziedziczymy dopóki będą OFA, będzie, będzie cały czas istniała możliwość dziedziczenia, czyli sprawdzić... Kto z moich bliskich i dla mnie ważnych osób jest upoważniony do tego, żeby odebrać po mojej śmierci środki, które zgromadziłam w otwartym funduszu emerytalnym. Bardzo dużo ludzi tego nie robi i o tym nie myśli, a to, tak jak powiedziałam, wcale nie są małe pieniądze bardzo często, i warto w związku z tym, chociażby ze względu na to? się tym zainteresować. Zadbana przyszłość. Partnerem serii jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. W serii Zadbana przyszłość bardzo często mówiliśmy o produktach trzeciego filaru kapitałowego, no bo tu się dużo dzieje. Możemy sami wziąć swoje, sprawę w swoje ręce, zacząć odkładać. Mówiliśmy sporo o pierwszym filarze, no bo tam jesteśmy wszyscy, tam też trzeba wiedzieć jak to działa i gdzieś tam czasami drugi filar się oczywiście pojawiał, ale mam wrażenie, że o nim musimy też troszeczkę więcej porozmawiać, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli jaka jest jego rola, co tam się w ogóle dzieje, a może jaka jest jego też przyszłość. Dzisiaj specjalnie odcinek tylko i wyłącznie na temat drugiego filaru, czyli OFE. Spróbujemy rozszyfrować jak OFE działały, jak działają dzisiaj i jak może będą działać w przyszłości, a pomoże mi w tym Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, co jest tu i teraz. Czyli jak wyglądają OFE dzisiaj? Bo my bardzo często rozmawiamy właśnie o trzech filarach. A no, 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 tak, OFE tutaj jest, jest jak najbardziej, ale przejdźmy do tych czy produktów trzeciego, bo tu zaraz koniec roku, limity i tak dalej. Mam takie wrażenie, że czasami to OFE już tak pomijamy w dyskusjach, a jakby nie patrzeć, tam pieniędzy trochę jeszcze jest i one cały czas pracują. Więc pytanie, jaka jest rola OFE dzisiaj w systemie, jak ten drugi filar tu i teraz działa? Mm -hmm. um, я может. Zacznę od takiego krótkiego porównania do funduszy inwestycyjnych, bo w funduszach inwestycyjnych mamy zgromadzone w tej chwili 300 miliardów aktywów. To dla porównania, w otwartych funduszach emerytalnych na koniec października było 192 miliardy. W związku z tym, no to pokazuje jednak skalę ciągle tej instytucji i że tych środków jest bardzo dużo tam zgromadzonych. To po pierwsze. Po drugie, Cały czas, jak myślimy o OFE, to rzeczywiście wielu z nas ma takie poczucie, że mnie ten temat już nie dotyczy. Nic bardziej błędnego, dlatego że cały czas ponad 14 milionów, 14,5 miliona Polaków ma swoje środki w otwartych funduszach emerytalnych. Warto w związku z tym to sobie sprawdzić, w którym funduszu ile tych środków jest. Ale cały czas dysponujemy środkami tak dużej liczby ubezpieczonych w związku z tym, no to też pokazuje. Powagę tej instytucji, jak szerokiego grona ubezpieczonych, rozmowa na temat OFE dotyczy i dlaczego powinna być ciągle istotna i obecna w naszym życiu. Natomiast faktycznie system bardzo się zmienił, i gdybym miała powiedzieć, jaką pełni dzisiaj rolę, jak powinniśmy myśleć o otwartych funduszach emerytalnych, to istotnie chyba dzisiaj otwarte fundusze emerytalne są raczej swego rodzaju dodatkiem do oszczędzania na emeryturę. Czym innym niż były pierwotnie zaplanowane, to jest zupełnie inaczej wyglądające dzisiaj rozwiązanie. Tym bardziej, że są osoby, które mają tam środki, ale aktywnie nie odprowadzają składki do otwartych funduszy emerytalnych. Są osoby, takie jak ja, które mają środki w OFE, ale też ciągle odprowadzana jest z USU składka do otwartych funduszy emerytalnych, ponieważ taką podjęłam w 2014 roku decyzję. I Są osoby, które podejmując zatrudnienie, to są nieliczne, ale ciągle jeszcze też są osoby, Mogą zdecydować się, ponieważ podejmując zatrudnienie, możemy zdecydować o tym, że chcemy, żeby część z naszej składki z owskiej trafiała do OFE i rzeczywiście decyduje się na takie, na takie rozwiązanie. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że jest to stosunkowo nieduża grupa osób z tego, co było, bo ciągle jednak duża 3 miliony, która odprowadza na bieżącą składkę, ta składka jest na poziomie niespełna 3% 2,92% to jest raczej, właśnie powiedziałabym, takie dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę. Myślę, że dalej powiemy trochę, jak wygląda rzeczywiście ta zmiana, która nastąpiła. Natomiast dzisiaj to nie jest taki drugi filar który znaliśmy przed 2014 no, rokiem. Ja, ja w branży finansowej spotkałem się z takim założeniem, że mieliśmy trzy filary, teraz mamy trochę dwa i pół, i cały czas gdzieś w powietrzu wisi to pytanie, co z tym zrobić. Czy to pół znowu dostanie jakiś pełny filar, czy to będzie dwufilarowy system, no bo będzie ZUS i masa produktów trzeciego filaru, które tu w serii Zadba na przyszłość omówiliśmy chyba już każdy dosłownie e, odrębnie. Ale wspomniałeś już e, dwa razy o tym 2014, wiem, że dużo doświadczonych słuchaczy, Doskonale wie, jak to działało, i ma to wszystko rozszyfrowane, ale dla najmłodszych, no to trochę pozostaje w sferze mitologii. Coś tam się wydarzyło, i już OFE było takie, jak jest teraz. Ale nie jest to dokończone właśnie. Co się wydarzyło w tym 2014? Jakby można to najprościej wytłumaczyć, jak ta transformacja, reforma niedokończona wyglądała i czym skutkowała. To mi się wydaje, że powinniśmy się rzeczywiście cofnąć do takiego początku i powiedzieć tą podstawową rzecz. Mieliśmy trzy filary oszczędzania na emeryturę. Pierwszy zakład ubezpieczeń społecznych, państwowa instytucja. Drugi, otwarte fundusze emerytalne, gdzie się z obowiązku odpływa, odprowadzało część składki emerytalnej pobieranej przez ZUS. I trzecia, zupełnie prywatne, dobrowolne formy oszczędzania, takie jak IKE czy, czy IGZE. W 2013 roku, bo wówczas zaczęły się, zaczęły się te wszystkie dyskusje, dokonano bardzo, bardzo takiej istotnej zmiany w systemie. Przewrócono te pierwotne założenia, które były. Po pierwsze, coś, co było obowiązkowe, przestało już być obowiązkowe, i każdy. Musiał wybrać w następnym roku, bo od 2014 roku weszły w życie nowe przepisy, czy chce być w ZUS-ie, czy też chce zostać w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Jeżeli chciałeś zostać i w OFE dalej odkładać do Otwartych Funduszy Emerytalnych, to musiałeś zrobić ten wysiłek, wysłać deklarację. Jeżeli nie zrobiłeś nic, to z automatu byłeś przypisany tylko i wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, to jest taka jedna bardzo istotna zmiana. Druga bardzo istotna zmiana. Wszędzie na świecie, ale zresztą podobnie jak w funduszach inwestycyjnych, w PPK, fundusze emerytalne inwestowały w akcje, w takie bardziej, powiedzmy, aktywne, ryzykowne. Produkty i rozwiązania, natomiast miały oczywiście możliwość reagowania na sytuację i też inwestowania w sposób bardziej pasywny i zachowawczy, czyli głównie w obligacje skarbu państwa. I jak popatrzymy w całej Europie, te zaangażowanie funduszy emerytalnych w różnych miejscach, ale mniej więcej wynosi od 30 do 50 procent. I w Polsce ono było w 2000. W 2013 roku zbliżone do 50%. I ta druga zmiana, bardzo istotna, która się dokonała, rząd przesunął te Aktywa, które były zainwestowane w obligacje skarbowe, i te wszystkie obligacje skarbowe trafiły do zakładu ubezpieczeń społecznych. W związku z tym otwarte fundusze emerytalne zostały z portfelem wypełnionym akcjami i z zakazem inwestowania w obligacje skarbu państwa. I to jest taka druga bardzo istotna zmiana, która miała miejsce. I trzecia, istotna również, ale nie tylko z takiej perspektywy historycznej, ale też tej perspektywy i spojrzenia obecnego i przyszłego, bo ona będzie miała istotny, już zaczyna mieć bardzo istotny wpływ na, na naszą przyszłość, wprowadzenie tak zwanego suwaka, czyli na 10 lat przed moim wiekiem emerytalnym, przed moim przejściem na emeryturę, przypomnijmy, ja będę mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat, <grym> z otwartego funduszu emerytalnego stopniowo przesuwane są moje wszystkie oszczędności do zakładu ubezpieczeń społecznych robi się to tak jak mówię w rozłożeniu na raty w rozłożeniu w czasie, ale sukcesywnie te środki są po prostu przenoszone do zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli z instytucji, która, czy w której te środki moje dzisiaj jeszcze ciągle jednak pracują i całkiem niezłe zyski przynoszą, te środki trafiają do zakładu ubezpieczeń społecznych, żeby w momencie przejścia mojego na emeryturę wszystkie, wszystkie zgromadzone środki w ZUS-ie były im po prostu wypłacane. Więc to są takie trzy, powiedziałabym, kluczowe, mówiąc kolokwialnie, grube zmiany, które nastąpiły, były takim game changerem zupełnie, jeżeli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, i nie powiedziałabym, że zreformowały, ale właśnie przewróciły ideę tego, czym miał być OFE.